Dzień dobry, witam wszystkich graczy, koneserów i wyjadaczy na podcaście A&J. Ja się nazywam Pan A i dzisiaj spotykamy się z wielkim uśmiechem na ustach, ponieważ Larian Studios, czyli panie i panowie reprezentujący Baldura III, czyli jedną z moich ulubionych gier wszechczasów, prawdopodobnie grę dekady, generalnie gierkę, którą można spokojnie powiedzieć, że całkiem polubiłem i wiem, że nie jestem odosobniony w tej opinii. Chłopaki z Lariana podzielili się zupełnie losowego, pięknego dnia, że nadchodzi nowy patch. Będzie to update 30, czyli będzie to patch 8 i będzie on w sobie miał takie rzeczy jak crossplay, photo mode, czyli tryb robienia sobie generalnie zdjęć, kolejne naprawianie bug fixów, czyli jakieś tam bugi, łatki i tym podobne. I tutaj tak naprawdę osoba dnia i trochę powód, dla którego się tutaj spotykamy. Larian zupełnie losowo stwierdził sobie, będąc w pozycji, gdzie mogliby spokojnie już spijać śmietankę swojego sukcesu, być na wysepkach, na co jak najbardziej zasłużyli, leżeć na plaży pod palmą, oni stwierdzili, że dodadzą 12 nowych subklas, czyli tych podklas, które mamy podczas zbierania klasy naszej postaci. I to zaraz przejdę dokładnie, pokażę wam, jakie to będą dokładnie subklasy, jednakże chciałbym minutkę dosłownie poświęcić, żeby powiedzieć, że doceniam, bardzo doceniam i wiem, że też w tym nie jestem sam, że tacy ludzie jak Larian, którzy mogliby pełnoprawnie, nie oszukujmy się, widząc dzisiejsze praktyki świata gier, oni mogliby równie dobrze skończyć to na patchu pierwszym. Gra działa, ludzie kupili, jacyś tam cymbały wydały pieniądze, okej, my idziemy odgrzewać nowego kotleta albo, nie wiem, robić 3 nowe DLC. Oczywiście DLC w kontekście Baldura to jest sprawa pogmatwana, bo przestali współpracę z Wizardami, którzy mają prawa do IP Dungeons and Dragons, więc tutaj to kwestia DLC jest trochę bardziej pogmatwana. W każdym razie nie oszukujmy się, nie jeden człowiek, nie jedno studio by po prostu teraz, mówię, spijało śmietankę sukcesu. Nie Larian, ponieważ dopiero co przy patchu 7 ludzie myśleli, że to już jest troszeczkę koniec oficjalnego wsparcia dla Baldura. Nie wiem do końca, skąd pochodzi geneza tej plotki, ale była taka plotka, że patch 7 to jest koniec, że narzędzia moderskie, które właśnie zostały zaimplementowane przy okazji 7 patcha, one podsumują całą grę. No okazuje się, że nie. Okazuje się, że Larian sobie wrzuca takiego losowego patcha i najlepsze jest to, że nigdzie do tej pory, bo robiłem odrobinę researchu w tym, nie znalazłem informacji, że to ma być ostatni ich patch, więc równie dobrze możemy spodziewać się patchu 9, 10, 11, nie wiemy, kiedy to się skończy. I naprawdę chciałbym 5 sekund poświęcić na docenienie tego, że nie dość, że zrobili fenomenalną grę, w której się absolutnie rozkochałem, to jeszcze wspierają ją przez cały czas, pomimo tego, że naprawdę mogliby sobie już pojechać na wysepki i odpoczywać. I teraz, żeby nie przedłużać, pokażę wam dokładnie, jakie będą to subklasy. Będzie to Barda, nazywany College of Glamour i z tego co wiem, to będzie to taka mocno klasa, subklasa lecząca, wspierająca, ale też tam debuffująca przeciwników. Barbarian, Path of Giants, Cleric, Dev Domain, no i tutaj, ojej, tutaj to się tak jaram, bo Cleric to jest w ogóle jedna z moich ulubionych klas. To, jakie możliwości prezentuje Cleric w Baldurze, jest no czymś pięknym. I dodają Dev Domain, czyli takiego zapewnie agresywnego kleryka, bardzo mnie to jara. A i bardzo ciekawostka, to jeżeli widzicie, są też dodane do tych subclass dodatkowe zaklęcia, dodatkowe cantripy, więc to nie jest tak, że oni zrobią, pójdą na łatwiznę i dodadzą tylko jakieś tam subklaski i nic z nimi nie zrobią. Nie, autentycznie zostaną dodane nowe cantripy, nowe spele. Może, nie wiem, w sumie wątpię, ale może, nie wiem, na przykład nowy ekwipunek jakiś, jakieś coś, co by wspierało te subklasy. No ja bym się bardzo cieszył. Więc idąc dalej, druidy
Circle of Stars, Paladin, Oath of the Crown. Jakby ktoś chciał sobie dokładnie poczytać, co poszczególne te subklasy będą robiły, ja podlinkuję ten artykuł i będziecie mogli sobie spokojnie przeczytać, albo po prostu sobie zatrzymajcie i czytajcie. Fighter Arcane Archer. No, okej, okay, trochę mi się kojarzy z Dragon's Dogma drugą. Monk Drunken Master. Jakiś monk pod zachlewanie dzioba, jak to się mówi. Ranger Sworn Keeper, Rogue Swashbuckler, cokolwiek to znaczy. Sorcerer Shadow Magic, czyli też fajne. O, ja na przykład słyszałem, że ten Shadow Magic będzie na przykład dysponował jakimś kompanem swoim, jakimś ciemnym psem chyba, jeżeli się nie mylę. Warlock Hexblade, Wizard Blade Singing. I to jest tyle. I bym zapomniał o bardzo ważnej rzeczy. A propos dodawania wielkiego nakładu pracy i starania Lariana, Paladyn ma to do siebie, że każda jego subklasa wiąże się z nowymi dialogami. I na pewno do tego nowego, bo oni mają ten swój oath, czyli tą swoją przysięgę paladyńską. I do tej przysięgi są nowe dialogi. I jestem bardzo ciekaw, na jak wielką skalę będą dodane te nowe wybory, żeby działały z tą nową przysięgą. Jest to dla mnie coś bardzo ciekawego, ale jakkolwiek to tak naprawdę zaimplementują, to dodadzą minimum nowe dialogi i pewnie nowe reakcje. Nie wiem. Nie wiem właśnie, jak daleko z tym pójdą, ale sam fakt, że idą aż tak daleko, jest najzwyczajniej w świecie co najmniej imponujący. Ja wam podlinkuję ten artykuł i ja to powiem jeszcze raz. Ja dopiero co, wydaje mi się, że jakieś półtora tygodnia temu, rozpocząłem moje nowe playthrough w Baldurze III z okazji tych modów. Mówię, kurczę, tyle słyszałem dobrego o tych modach, muszę spróbować. Spróbowałem, gra z modami jest jeszcze lepsza. W ogóle może, jeżeli kiedyś będziecie zainteresowani, to nagrałem materiał jakieś polecający najlepsze mody do gry, bo bardzo dużo spędziłem czasu robiąc tak zwany research najlepszych modów, więc dopiero co się jaram. Mówię, kurczę, blady, wow, mody, ale fajnie. W ogóle świeża gra, nowy taki, wiecie, taki nowy smaczek jest dodany, a tu się okazuje, że to jest jeszcze nic, bo ja skończę to playthrough moje, nie wiem, chyba 9 teraz z modami i skończę je i wyjdzie 12 nowych subclass i zacznę kolejny playthrough. Nie wiem, to jest przytłaczająco pozytywne i zwłaszcza w kontraście do tego, co się dzieje w dzisiejszym świecie. Na przykład dopiero co słyszałem historię z Ubisoftem i ich grą Avatar i sytuacja jest taka, nie zagłębiałem się w niej tak bardzo dogłębnie, ponieważ najzwyczajniej w świecie brzydzi i nudzi mnie to francuskie studio, gardzę już troszeczkę nimi i staram się unikać patrzenia, co oni robią. Jednakże mimo wszystko dowiedziałem się, że ich gra Avatar, podstawka, przestała działać chyba przy okazji premiery DLC, support, wsparcie, nikt z tym nic nie robi, ale gra zaczyna działać, kiedy kupisz właśnie DLC i w porównaniu do chociażby takiego zaufania nie jestem przekonany, czy ono jest w 100% prawdziwe i zgodne. Mówię, pobieżnie przejrzałem temat, jednakże mimo wszystko dodanie tego typu kontentu za darmo, kupiłeś grę raz, kupiłeś ją nieważne jak, czy na przecenie, czy nie, kiedy ją kupiłeś, nie ma jakichś 70 edycji, Battle Pass, Premium, Deluxe, Edition, turbo, świetna gierka. Nie, kupujesz grę raz standardową, bez żadnych DLC, opłat, mikrotransakcji i dostajesz sobie losowo rok po premierze, czy 2 lata po premierze, patch 8, który wprowadza 12 nowych podklas. No przecież to jest naprawdę, celebrujmy tego typu zdarzenia w grach, bo jest ich po prostu coraz mniej. I to tyle ode mnie. Krótki materiał, chciałem bardzo szybko pokazać wam, przekazać dobre słowo, dobrą nowinę. Trzymajcie się, grajcie w dobre gry. Tak jak Baldur na przykład. Pozdrawiam serdecznie.